Muszę przyznać, że stresuję się chyba bardziej. Aczkolwiek z telewizją obycie jakieś mam. Oj, masz. Ale miałem przerwę. Ale chwila, złapię oddech, bo chciałem coś powiedzieć. Ostatni chyba raz, jak tu byłem, to był to sezon 2019 i pamiętam, że byłem tu o kulach. I pamiętam też, że miałem przemiłe spotkanie z moimi kolegami z toru, którzy mega mnie zaskoczyli i bardzo mi pomogli. Z tego miejsca chciałbym im bardzo podziękować, bo wtedy jeszcze nie wiedziałem, że wrócę na tor. Ale obiecałem im, że... Chwila. To są emocje. Że zrobię wszystko, żeby tego dokonać. Wielkie więc... brawa. Bardzo im dziękuję, bo wtedy to było dla mnie bardzo wiele. I cieszę się, że słowa, które wtedy wypowiedziałem, dokonały się. Więc chłopaki, szacun i dzięki wielkie, bo chyba wcześniej takiego... takiej sytuacji nie było, więc to było godne uznania i naprawdę wielkie dzięki. Chciałbym jeszcze podziękować za to, co tutaj trzymam w rękach Kai, mojej narzeczonej, która przeżywała te wszystkie gorsze i trudne chwile, te które naprawdę momentami ta górka była dosyć spora i trzeba było się mocno spinać. Mam na myśli wszystkie wizyty, głównie w szpitalach, bo już mówiąc o tej pierwszej kontuzji związanej jakby z nogą, która była chyba największym zakrętem na mojej drodze, to potem pojawiły się kolejne, ale już chciałem jeszcze, korzystając z okazji, podziękować drużynie i pogratulować Motorowi Lublin, bo w tamtym etapie byłem zawodnikiem właśnie głównie Motoru i bardzo mocno mnie wspierali i pomagali mi w tym, żebym stanął na nogi, więc chciałem również, nie zapomniałem o tym, ja wiem, że dzisiaj jestem zawodnikiem Unii Leszno, ale nie zapomniałem o tym, dziękuję. Chciałbym też... Jeszcze, widzicie Państwo, miałem to wszystko, ewentualnie byłem przygotowany w razie to się wydarzy. Ale nie i miałem zapisane, to wszystko poukładane w głowie, ale z tego miejsca to nie jest takie, takie proste, więc tak, chciałem podziękować mojej drużynie obecnej, Unii Leszno, trenerowi Piotrowi Baronowi, bo to oni dali mi tą szansę powrotu na ten żużlowy Olimp pod nazwą PG Ekstraliga, więc dziękuję bardzo, bo miałem okazję po prostu pokazać swoje możliwości i bardzo dziękuję, bo to jest zespół, któremu nie tylko w tym roku, ale w latach poprzednich dużo zawdzięczam. W tym zespole mogę być sobą, po prostu zawodnikiem takim, który po prostu naturalnie może pokazać swój potencjał, więc bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję też również mojemu sponsorowi, który ze mną jest już 10 sezon. Muszę to ująć, bo to jest 10 okrągła rocznica naszej współpracy w firmie PRGM z Polkowice, więc która nie opuściła mnie w tych trudnych momentach, była zawsze ze mną. I oczywiście już na koniec, nie przedłużając, chciałem podziękować kibicom, którzy oddali za mnie na mnie głos, więc bardzo, bardzo wszystkim dziękuję i życzę miłego wieczoru. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Gratulujemy.